Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na YouTubie. A już dzisiaj moje pierwsze rozgrywki Food Champions. Nagrody za Food Champions, nagrody za kwalifikacje, nagrody za Squad Battles i jeszcze jakieś inne paczki, także zapraszam was do oglądania. O nie! Gość już butraga nie ma. Dobra, lecimy. Werner! Werner! Vamos! 1-0 czat. To mówicie, że ciężary jednak. Informujcie mnie tak w miarę na bieżąco, co tam się dzieje, nie? I dobrze jest, dobrze jest. Mądrze grasz, dziękuję. Dobra, koniec meczu, czat. Mamy 1-2. Jest git. Może jeszcze Lukaku. A, koniec meczu. Nie no, jest okej. 1-2. 1-2 jest okej. Okej. Teraz zmienię formację, na szczęście. Ale czas reakcji to... No, był mega wolny, bo ja strzeliłem w momencie, kiedy on podał. Jak z wrażenia z Food Champions? Takie sobie. Znaczy, no ciężko troszeczkę jest. No i w sumie... No i jakoś się gra, no nie zamula jakoś ta gra mega, nie? Nie jest tak źle. I don't have tactics on... In English language. I have only in Polish on my Discord. Llorente! Vamos! Tak! Tak jest! Tak się powinno grać! Tak się powinno grać! Tak się powinno grać, czat! Ale robi się coraz ciężej. Ciężary. Ten gościu co chwilę próbuje tych low drivenów. No, o myśli, że on to zadziała. Myśli, że to zadziała z takiej odległości. Timo! Kurde, przestańcie im blokować te podania. Prześladujecie mi normalnie strzały. Co chwila. Za dużo ich w polu karnym siedzi. Lukaku! Lukaku! Aj! Lukaku! Potężny streamer, 3-3. O, okej, okay. 3... No, ale składzik przepotężny. Dobra, jedziemy z tym. 3-3. No, może wiesz, gości nie ma dystansu, tak jak mówisz. O Jezu, jak ten Llorente, z główeczki! Czemu ten Llorente nie zrobi tak... A z główeczki, tak z główeczki, fajnie. Jest! Halo! Werner! Golasso! Vamos! Dobra, to była zmiana. Nawet jak gra Werner na 7 czy tam na 8, ej. Wypierdzielaj mi stąd.
I teraz jedziemy, Werner. Werner! Tak, kurde, zrób szpagat i to obroń, nie? Dobra, koniec meczu, 4-3. No już lepszy skład niż tamten. Ronaldo Potm, no przepotężny ten Ronaldo. A ktoś tam, gadaliśmy wczoraj, ja nie, nie będzie Ronaldo Potm, bo za wcześnie na Ronaldo. Jakie za wcześnie, mordzia. Ronaldo Potm może być, jak wygrał to wygrał, nie? Lakaka chyba spalony. Lakaka! Golasso! Vamos! Z 5-6 na 5-9. Po prostu dramat. Dobra, może ten mecz odda chociaż? Timo Werner, co za strzał. Szkoda, że nie udało mu się. O, okej. Dziękuję ci bardzo, panie przeciwniku, za oddanie tego meczu. Doceniam. Doceniam. Spokojnie, spokojnie, Mati. Ja... Nie musisz snajpić, ale widzę, że trafiłem na kolejny przepotężny skład. To jest wiadomo, słuchajcie, 8 winów to jest mecz jako o elitę, prawda? To są mecze jako elitę, ale z drugiej strony, jak ja w każdym meczu nic nie wiem, no mam problemy, no to... Lukaku! Please! Beczko. Dobrze. Werner! 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 Słuchajcie, no ja jestem po prostu w szoku, nie? Ja jestem po prostu w szoku. Co on strzelił? Czego Alisson nie obronił tak naprawdę? 2-0! To jest koniec meczu, czat. To jest koniec meczu, bilans. 7-10, no, jestem w szoku. Dobra. Otwieramy paczkę. Team of the Week Premium. Sprawdźmy, co jest w środku, co odda za 8 winów. Walkout Azpilicueta! Gratuluję tym, co obstawili na tak! Gratuluję tym, co obstawili na tak! Azpilicueta 85! Gratuluję, gratuluję! A w środku Dawid? Haha, zobaczymy! Nie wygląda to tak źle! Oooo, Iniesta i Lionheart. Lionheart. Nie no, spoko, okej. Okay. Dobra, otwieramy paczkę rzadkich piłkarzy i potem, słuchajcie, wracamy do mojego Foot Champions, żeby wygrać ostatnie spotkanie. Lecimy. Lecimy, czat. Lecimy, vamos. I jest walkout. Jest to Jadon Sancho. Czat. W skali 1 do 10. Jak dobra musi być ta paczka? Jak dobra musi być ta paczka? 3 na 10? Okej, okay, sprawdźmy, co jest w środku. Jadon Sancho. Okej, okay. Nic więcej? Koniec kariery Fabiana, no, niestety. No Jezu, znowu jakieś mega składy, Van Dijk. Dymy, czat. Dobra, spróbujmy. Nie!
Nie no, co mu odskoczyła ta piłka? Jezu, to przyjmowanie piłek w tym momencie jest po prostu denne. No co jest? Czemu ciągle naprowadza się piłka na niego? A Boże. Ale też niepotrzebnie, nie w tą stronę. Ja muszę się nauczyć, nie w tą stronę się obracaj, nie w tą stronę. Obracaj się w tą, którą rywal nie idzie. Czyli jakieś dwa razy obrót czy coś takiego, nie? Bo to jest normalnie sytuacja na gola. Ja się obracam, cyk, gol. Nie ma innej nie da się inaczej tego zrobić. Wykop to, stary, i podaj to na skrzydło. I tak jest, tak jest. Lukaku! Celowałem to niepotrzebnie. Ja pierdzielę, no ja po prostu w to nie wierzę. Chociaż takie podanie prostopadłe, nie no, w sumie to by nie wysiadło. Okej, okay, dobra, jest szansa na kontrę, Musi podejść tutaj Dembele. A, ale mi zgniótł. Dobrze, teraz kontra. Kontra! Werner! Kurde, czemu ja to zrobiłem? Zasługuję na przegraną. Okej, spokojnie. Musisz, Korea, musisz. Musisz, no podaj to, żeż kurde, czemu ty... Ja nie mogę z tą grą, nie? Chłopcie, zbieraj do tej piłki, jakby kuźwa parzyła. Nie no, to jest mecz, no podaj mu rzecz tą. Nie no, to będzie stał w goście w polu karnym, będzie robił kontry, no bo co innego ma robić, nie? Co innego ma robić czat? Będzie stał w tym polu karnym, będzie robił kontry, no. Vamos! Marcos Llorente, 119 minuta! Karne dla widzów! Nie! Presuję go, żeby nie było. Okej, okay. coś tam się starał, ale słuchajcie, ostatnia minuta. Dziękuję. Słuchajcie, dziękuję za kibicowanie. Naprawdę, to był taki mecz do wygrania. Ja powiedziałem, że to jest mecz do wygrania. Ten gość jest słaby. Ten gościu stosuje rzeczy, które się stosowało w FIFA 21. I się udało strzelić gola z pierwszej piłki. Pierwszej chyba tam było piłki, jak się nie mylę. Paczka Team of the Week Premium. Otwieramy. Jest 85! Aspliqueta! Po raz drugi! Uwidza teraz u mnie! Aspliqueta! I ja pierdzielę! To w paczce będzie jeszcze. Anderson Taliszka! I te. No i Taliszka, którego mam już z Wants to Watch. No dobra. Co ja mogę z tym zrobić? Wezmę do klubu. Będzie Ruben. Ibra. Jezu, co wy dogadacie? Come on, papi! Co tu się zadziało, czat? Co tu się zadziało? Gdzie jest mój walkout?
24 rzadkich... Ale chwila, moment! Może coś będzie w środku. Może będzie Wants to Watch Walkout. Słuchajcie, naprawdę, powiem wam, że jestem mega zawiedziony. Mega zawiedziony. Zero walkoutu. Zero. Nawet jednego. Nawet żaden, jakiś szczęsny mógłby być. Tiago, co, nie, cokolwiek. 86. Jest jedna rzecz. Ja po prostu w tej FIFA nie mam dropu. W końcu wróciły piki za Food Champions. W końcu możemy sobie otworzyć nasze nagrody już całkowicie za ostatni weekend. No, mam nadzieję, że w sumie trafię jakiegoś Sonika, chociażby w ramach rekompensaty za to, że nie dali mi wcześniej tych pików, ale zobaczymy. Dobra, jeden z czterech piłkarzy. Sprawdźmy, czy to będzie Super Sonic. Aj, niestety. niestety. No, w sumie takie piki jak u większości tych graczy. Jest Lafont w sumie. Lafont 196. Fajny bramkarz się wydaje, nie? W sumie. Wezmę Lafonta. Dlaczego nie? Okej, okay, sprawdźmy, co będzie w drugim w takim razie. No nie, ale no jest David, jest Tuchemi, Tuchameni, tak? Więc no nie jest tak źle, no ten David, ile ma gwiazdek? 3 sztuczek, 5, dobry super sub, wydaje mi się. Ten David jest super subem, nie? Takim fajnym, no tempo ma zajebiste. Strzały też spoko, wytrzymałość ma bardzo dobrą. Spoko na ławkę, nawet do grania chyba spoko. Także nie jest tak źle. To jest dobra też karta, ale to jeżeli chodzi bardziej pod handel. Jedziemy z kolejną paczką. Wants to watch! Vamos! Junior Firpo! Ale czy Leeds będzie wygrywać te spotkania? To jest pytanie. Bo jest Wants to watch. Ale czy będą wygrywać im spotkania? Nie wiem. Dobra, mamy to. Złota paczka zawodników. Otwieramy. Ekrany. Koc. To jest koc. Okej. Okej. Dani Olmo. A w porządku. I ostatnia paczuszka. Ekrany, okej. Okay. Icardi. Icardi jest tyle warty, co złoty rzadki piłkarz. Czyli nic. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się gorąco. Jeżeli odcinek się podobał, pozostawcie kciuka w górę, subskrypcję, komentarz na dole i do zobaczenia w kolejnym odcinku.